Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest tak, dałam taki post odnośnie, że właśnie osoby, które tam jakieś nagabywanie, propozycje pożyczek, kredytów, tego typu rzeczy po prostu na grupie, że takie osoby będą usuwane. Słuchajcie, chodzi o to, że dostaję bardzo dużo takich zdjęć, jak osoby, konkretnie z nazwiskami po prostu, ja widzę, że ktoś napisał do mnie, albo pisze do mojej koleżanki, albo ktoś mi proponuje to czy tamto. I teraz słuchajcie, do czego zmierzam? Ja ogólnie, jak wiecie, również pracuję online, więc ja rozumiem takie rzeczy, bo ja również między innymi zarabiam online, ale sytuacja jest taka, jak tego typu rzeczy się robi. I teraz, jeżeli mamy grupę Pokochaj Pieniądze, to tutaj zauważyłam, że są osoby, które mimo, że odpowiedzą na pytania, to i tak wykorzystują tą sytuację, że grupa nazywa się Pokochaj Pieniądze i tutaj są osoby w tej grupie po to, ja jestem tu po to, żeby pomóc Wam odblokować przepływ pieniędzy. Więc są osoby, które wykorzystują sytuację, że ktoś na przykład pisze, że nie ma pieniędzy, albo ktoś ma długi, albo ma z czymś problem i ktoś potem po prostu wypisuje i proponuje jakieś tam pożyczki czy kredyty, bo to głównie mi o takie rzeczy chodzi. No to słuchajcie, tak nie można, bo tutaj my robimy wszystko, żeby wyjść z braku energii pieniądza, a nie, żeby po prostu ktoś, to jest z braku, żeby jeszcze ktoś komuś proponował jeszcze po prostu do tego kredytów, czy jakieś w ogóle nie wiem czego. No nie można tak robić, czyli jakby mam wrażenie, że też są to takie osoby tutaj, które są nieuczciwe i chcą wykorzystać takie osoby, a to nie o to chodzi. Bo jeśli ty jesteś w energii braku pieniędzy i weźmiesz sobie jeszcze jedną pożyczkę, albo po prostu weźmiesz sobie, nie wiem, jeszcze jakąś tam pracę ktoś ci zaoferuje, a ty jesteś totalnie po prostu w braku, to cię tylko pogrąży, to nie ma sensu. Najpierw trzeba ustawić głowę, dlatego chodzi mi o to, że tutaj, jeśli ja znajdę takie coś, jeżeli ktoś mi wyśle, że proponują właśnie jakieś takie pożyczki, chwilówki, nie wiem co to jeszcze jest, przeróżne tego typu rzeczy, czy jakieś biznesy, nie wiem, bo tak jak mówię, ja przecież też pracuję online, ale no trzeba to tak, wiecie, dlatego napisałam, trzeba mieć serce, no bo bez przesady, nie jest to grupa po to, że dlatego, że piszę Pokochaj Pieniądze, to zaraz można wejść i po prostu ludziom takie rzeczy oferować, bo to jest niefajne według mnie, prawda? Więc jeżeli będzie taka sytuacja, to po prostu chciałabym, żebyście mi dali znać. Kogo tutaj jeszcze mamy? Karolina. Hej. Już, moi drodzy. Zobaczę jeszcze tylko po prostu, bo tutaj mi się przesuwają te komentarze. Tak powoli trochę. I zaraz będziemy przechodzić do rzeczy. Także pamiętajcie, moduły to mogą być units, to mogą być w niemieckim jakieś inne, po włosku może być coś innego, ale jeszcze raz powtarzam, jak wchodzi się do grupy, różowe zdjęcie, dziewczyna z pieniądze, nazwa Pokochaj Pieniądze i na dole w szarych takich chmurkach, tam macie moduły. Musicie kliknąć na każdy i wtedy zobaczycie moje live'y krok po kroku, jak mieć więcej pieniędzy. Wszystko Wam się tam pokaże. Okej, dobra, słuchajcie, to tutaj widzę, że się witacie, dobra, super. No to przechodzimy do rzeczy, czyli tak, długi, czyli słuchajcie, co zrobić, jeżeli macie długi, macie jakieś kredyty, nie wiecie, co z tym zrobić. No, sytuacja jest taka, ja już, jest jeden live, który nagrałam na ten temat, ale piszecie do mnie cały czas, czy ja mogę o tym, czy ja mogę o tym, czy ja mogę jeszcze o tym powiedzieć. Ja ogólnie nie lubię rozmawiać o takich rzeczach, ponieważ nie dajemy energii żadnym debetom, żadnym kredytom, żadnym długom, bo energia podąża za uwagą. Więc po co my mamy się nad tym skupiać? To nie ma sensu. Ktoś mi pisze w komentarzu na przykład, no łatwo się nie skupiać na długu. No jeżeli się będziesz skupiać na długu, to po prostu będziesz to pogrążać. Po co to robić? Chcesz jeszcze więcej tego długu, jeszcze więcej tego problemu? No nie. I teraz, zanim przejdę do wytłumaczenia tego wszystkiego, to ktoś może powiedzieć, no tak, ona ma pieniądze, to ona teraz mądra jest, to on nie ma pewnie żadnych kredytów, ani długów, ani nic. No, moi drodzy kochani, ja się nie urodziłam milionerką i ja również, słuchajcie, byłam mężatką, jestem teraz rozwódką i też byłam taką jestem szczęściarą, że mój małżonek postanowił zostawić mnie z długami, ze swoimi po prostu pożyczkami, prowidentami, nie wiem jak to się nazywało, to było w 2003 roku, więc ja musiałam wyjechać do Anglii, żeby po prostu spłacać to, tak? Ponieważ on nie był w stanie, wszystko padło na mnie. Także jeżeli ktoś myśli, że nie wiem, co to są długi, no to się grubo po prostu myli. Także ja wszystko to, co tutaj robię i mówię, to jest wszystko oparte na moim własnym doświadczeniu.
Oczywiście wtedy, w 2003 roku, ja nie miałam pojęcia, co to w ogóle jest energia pieniądza, ani prawo przyciągania, więc pracowałam lat 13 w Londynie. I po latach po prostu chyba, nie wiem, 4 wydaje mi się, udało mi się wszystko po prostu pospłacać. Także normalnie pracą po prostu musiałam to sobie załatwić, bo ja nie wiedziałam, co to jest w ogóle energia pieniądza, ani prawo przyciągania, nic w ogóle z tych rzeczy. Ale teraz wiem, więc od razu mówię tak. Słuchajcie, przede wszystkim bardzo ważne jest, żebyście zaakceptowali to, że długi, czy to, to no przyjmijmy długi, tak, debet, też tak mówię, przyjmijmy, że długi, to jest rezultat waszego poprzedniego myślenia, czyli bycia cały czas w braku, tak? Bo ja tutaj nie mówię o tym, że ktoś ma kredyt na dom, czy ktoś ma kredyt na mieszkanie, czy ktoś ma kredyt na samochód, bo wiadomo, że większość ludzi jednak no, nie ma gotówki, żeby kupić mieszkanie, prawda, tak za gotówkę, więc jest to normalne, że ktoś może mieć kredyt na mieszkanie, kredyt na dom, czy kredyt na samochód. I to nie jest nic złego. Co innego jest oczywiście, jeżeli ktoś musiał się zapożyczyć, albo ciągle po prostu może ma komornika, albo ciągle jest, mówię, ciągle musi spłacać, nie ma tych pieniędzy, żeby to spłacać, po prostu jest zadłużony, zapożyczony gdzieś tam u kogoś, czy w banku i tak dalej, prawda? Więc przede wszystkim bardzo ważną rzeczą jest to, że my musimy zaakceptować sytuację, w której jesteśmy. To jest zawsze podstawa do wszystkiego. Musimy zaakceptować sytuację, w której jesteśmy. Okej, jestem w tej sytuacji, dobra, ale wiem, że ta sytuacja się rozwiąże. Czyli zawsze się uspokajamy. Nie panikujemy przede wszystkim. Uświadamiamy sobie, że to, dlaczego jesteśmy w tej sytuacji, jest spowodowane tym, że wcześniej nie widzieliśmy, że jest coś takiego jak prawo przyciągania, że my jesteśmy w braku energii, braku pieniędzy, że my to wszystko sami sobie przyciągnęliśmy, my tego nie widzieliśmy. Okej, dzisiaj już to wiemy. Dobra, skoro już to dzisiaj wiemy, to się uspokójmy i wiemy, co możemy zrobić, żeby wszystko wyprostować. Czyli pierwsza rzecz, akceptujemy, dobra, nie wiedziałem, że tak myślałem wtedy, nie miałem pojęcia o tym wszystkim, jest okej, uspokajam się, dam sobie radę. Czyli to jest pierwsza rzecz, bez żadnej paniki. I druga rzecz to jest taka, powiedzcie sobie, i to też jest bardzo ważne, że czy kredyt, czy dług, to nie jest nic złego. To nie jest nic złego. Musicie sobie to powiedzieć, żeby wyjść z tej energii takiej wściekłości, że to jest, o Boże, mam dług, o Boże, co mam teraz zrobić? Okej, jest, mam dług, wykorzystałem te pieniądze na coś, były mi do czegoś potrzebne, okej. Wiem, że to spłacę, decyduję, że ja to spłacę. Ja przyjmuję, że to już jest spłacone. Czyli zobaczcie, z tej nerwicy, z tego po prostu, tego stresu w waszym brzuchu, że wy się budzicie rano i myślicie wieczorem i ciągle, że mam dług, ja mam dług, co mam zrobić, jak mam to spłacić. Uspokajacie się i podejmujecie decyzję, że ja wiem, że jestem w takiej sytuacji dziś, ale to wszystko powoli, ładnie się ułoży, bo ja wiem, co mam robić, żeby po prostu z tego wyjść. Czyli co robimy? Wychodzimy z energii braku pieniędzy, wchodzimy w energię mam pieniądze. Po prostu. Bo zobaczcie, są dwa toki myślenia, jak ja zawsze mówię. Jeśli myślisz o długu cały czas, gdzie jesteś? W braku. Generujesz jeszcze więcej braku. Jeszcze więcej po prostu pogrążasz tą sytuację. Jeśli jesteś w energii mam pieniądze, mimo że jest tutaj ten dług, ale zaczynasz poprzez wdzięczność, być wdzięcznym za cokolwiek masz, za tą wypłatę, za tą ratę, którą mogłeś spłacić, za po prostu no cokolwiek, za jedzenie, za dach nad głową, zmienia się twoje uczucie w serce, bo pamiętajcie, że wszystko idzie najpierw, wy odczuwacie, idzie do serca, a potem idzie tam. I wy to przyciągacie, live 20, obejrzyjcie sobie, ja to pięknie, słuchajcie, rozrysowałam, nawet miałam tutaj, nie mam już tej kartki, miałam wyrzucić. Miałam wyrzucić tą kartkę, ale mówię, a nie, wyrzucam z tym rysunkiem takim, z tego live'a 20. Że po prostu, słuchajcie, energia podąża za uwagą. Im więcej się skupiacie na tym, że nie macie, że jak wy to spłacicie, jak my to zrobimy, Boże, co mam teraz zrobić, idziecie w przeciwnym kierunku. Po prostu to wam się zwiększa. Zwiększa wam się, będzie jeszcze mniej pieniędzy, będzie się dług zwiększał, inne będą problemy. Po prostu będziecie zupełnie szli w przeciwnym kierunku. Zamiast, co musicie zrobić? Skupić się na, po angielsku to jest tak zwane na overflow, czyli nie skupiamy się w ogóle na długu, tylko skupiamy się na tym, ile mamy teraz, co mamy teraz. Jesteśmy wdzięczni za to, co mamy teraz. Generujemy to uczucie takie po prostu, że mam te pieniądze, jestem wdzięczny za cokolwiek, za te 1000 zł, za te 200, za 50, za 100. To powoduje zupełnie inne uczucie w waszym sercu i coś innego wysyłacie. I to uczucie waszej wdzięczności i to, że wchodzicie powoli w energię pieniądza,
to tutaj zaczniecie po prostu przyciągać coraz więcej pieniędzy. Z tego miejsca, tej wdzięczności, nie skupiania się na długu, zaczniecie przyciągać więcej pieniędzy. I jak zaczniecie tu przyciągać więcej pieniędzy, to jak myślicie, więcej pieniędzy co powoduje? Powoduje spłatę długu. Czyli jeśli skupiasz się na tym, że mam więcej, powtarzasz sobie, mam więcej niż mogę wydać, ciągle pieniądze do mnie przychodzą, ciągle znajduję pieniądze, jak się cieszę, że mam tyle pieniędzy, dziękuję za te wszystkie pieniądze, tyle pieniędzy do mnie przychodzi, to się powtarza, pierzesz sobie mózg i zaczynasz czuć się coraz lepiej, po prostu coraz lepiej. W ogóle twoja uwaga nie jest na tym długu. I tu stąd zaczynasz mieć coraz więcej, zaczyna dziać się magia. I to, co tutaj będzie, spowoduje, że będziesz mieć więcej pieniędzy i spłacisz ten dług. A będąc w długu, myśląc ciągle o długu, będziesz miał jeszcze więcej depresyjnych myśli, jeszcze będziesz bardziej zdołowany i będzie to się wszystko jeszcze bardziej pogrążać, będzie jeszcze więcej rachunków, zepsuje ci się samochód, tak jak ja to mówię, tuje ci sąsiad spali, nie wiem, co się jeszcze po prostu wydarzy i będziesz się pogrążać, ale przecież my tego nie chcemy. Więc na logikę, zrozumcie. Albo jesteś w braku, albo jesteś w tym, że masz pieniądze, ale to jest praca tutaj w głowie. I nie sprawdzamy co 5 minut konta i patrzymy, że jesteśmy na minusie, bo to nas znowu wytrąca z równowagi i wrzuca nas z powrotem do braku. Używamy, tak działa prawo przyciągania. Ty musisz najpierw uwierzyć w to, że ty to masz, a potem to się pojawi, a nie, że ty uwierzysz, tak? W tym momencie patrzysz się po prostu na swoje konto i mówisz tak, o, no tak, teraz jestem na minusie, ciekawe jak to będzie, nie? Jak się poprawi, to wtedy będę wierzyć, że to działa. No nie, właśnie. To się nie poprawi, jak ty nie uwierzysz. Ty musisz najpierw uwierzyć, zanim to zobaczysz. To jest cały trik tego. To jest to, gdzie ludzie mają największy problem. To jest to, gdzie po prostu ludzie się zakręcają i nie wiedzą, jak z tego wybrnąć. I dlatego ja mówię, że na tej grupie robimy robotę, moduły od początku do końca. Jeśli nie rozumiesz, obejrzałeś raz, to musisz obejrzeć jeszcze raz, bo ja tam wszystko dobrze tłumaczę. Jak wyjść z energii braku? Poprzez wdzięczność. Jestem wdzięczna, że mam dom. Jestem wdzięczna, że mam dach nad głową. Jestem wdzięczna za to, że mam pracę. Może nie lubię tej pracy, ale jestem wdzięczna, że mam, bo przynajmniej mam, nie wiem, 3000 zł na rachunki, tak? Czyli zaczynasz po prostu być wdzięczna za każdą maleńką rzecz, którą masz. Za to, że mama ci coś da, że tata, że mąż ci coś kupi, że ktoś ci coś postawi. Po prostu za to dziękuj. A jeżeli dziękujesz, to znaczy, że wysyłasz w eter. Tak, poproszę tego jeszcze więcej. Dziękuję. Tak, poproszę tego jeszcze więcej. A jeśli skupiasz się na długu, to też mówisz. Tak, poproszę tego jeszcze więcej. Czy to ma sens? Rozumiecie? Zobaczysz, mi się pojawią komentarze. Wasze, bo nie widzę. Pamiętajcie, że to wy musicie podjąć decyzję tu i teraz. Podejmuję decyzję, że ten dług jest spłacony i że jego nie ma. I tyle. I nie sprawdzaj co 5 minut, nie skupiaj się. Ty wiesz, że on jest, ale ty nie masz się na nim skupiać codziennie. Ta sytuacja nie może cię wytrącić z równowagi i ty nie możesz co 5 minut wracać do braku pieniędzy, bo po prostu nigdy z tego nie wyjdziesz. I to się robi tak zwane momentum. To się po prostu powiększa. Jak mała kula śnieżna, taka śnieżka, to się zrobi wielka kula. Bo ty codziennie rozmyślasz, rozmawiasz z mężem, idziesz spać, w łóżku rozmawiasz, dzwonisz do koleżanek, opowiadasz, co ja mam zrobić w pracy, dyskutujesz też ze swoimi znajomymi i powiększasz, i powiększasz, i powiększasz, i powiększasz i po prostu robi się jeszcze większe wszystko. Po co to robić? Sylwia mówi tak dokładnie, okej, okay. Aga też, okej. Okay. I to się tyczy nie tylko długi, ale karty kredytowe, wszystkie tego typu rzeczy. Przecież to było wzięte w jakimś celu. Po coś wam to było potrzebne. Nie mówcie, że to jest złe. Wykorzystaliście te pieniądze do czegoś. Okej, teraz to się spłaci. Więc wchodzimy z powrotem po prostu do energii pieniądza. I tyle. I nie dyskutujemy, nie zastanawiamy się. Jeżeli piszesz tutaj post na tej grupie i ciągle pytasz właśnie o kredyt, czy o długa, co ja mam zrobić, to od razu ci mówię, że cały czas jesteś w energii braku. Non-stop jesteś w energii braku. Dotąd, dopóki radzisz się wszystkich innych, co masz zrobić, to znaczy, że wciąż jesteś w energii braku. Bo jeśli jesteś w energii pieniądza, to nie zadasz takie pytania, bo ty czujesz, że ty te pieniądze masz. Ty po prostu tak jak tutaj, słuchajcie, mam więcej pieniędzy, niż mogę wydać. To jest moje najbardziej ulubione powiedzenie i powiem wam szczerze, że ja po prostu tak się czuję. Ja chodzę po sklepach, ja już nie wiem, co mam kupić. Ale to jest efekt 2 lat pracy nad sobą, ciągłego szkolenia. Dzisiaj kupiłam kolejne szkolenie,
po prostu, żeby się doskonalić. Ja cały czas się uczę. Cały czas, co się nie wzięło, od tak. To jest po prostu zmiana mojego myślenia. To jest samodyscyplina, to jest samokontrola non-stop. Wszystko, co ja sobie mówię, żeby po prostu jakakolwiek by była negatywna sytuacja, zaraz ją odwracam na pozytywną. Dlatego, że pamiętajcie jedną bardzo ważną rzecz. Wszystko jest neutralne. Tylko my nadajemy temu znaczenie. Wszystko jest neutralne w naszym życiu. I to ty mówisz, że to jest złe, to jest beznadziejne, bo ty już piszesz czarny scenariusz. A ty jeszcze nie wiesz, że ta sytuacja, która się wydarzyła, może cię poprowadzić do tego, o co prosiłeś. A to przecież było pozytywne. Czyli tak jak mówię, podejmij decyzję, że dług jest spłacony, skup się na, tak jak też mówię, overflow, czyli skupiamy się na tym, że mamy więcej pieniędzy, niż możemy wydać, że pieniądze ciągle do nas przychodzą, że zawsze mamy pieniądze. O Boże, jak cudownie, że mam pieniądze na to i na to. Jestem wdzięczny za to, że mam pracę. Jestem wdzięczny za to, że dostałem zniżkę gdzieś tam. Jestem wdzięczny, że mama mi dała pieniądze na to. Jestem wdzięczny, że, nie wiem, mam samochód. Jestem wdzięczny za to, za to. Po prostu musicie być w energii, mam więcej, niż mogę wydać. I kiedy zaczynacie to czuć, tak? Kiedy zaczynacie to czuć, jesteście magnesem na pieniądze. I wtedy zaczniecie spłacać swoje długi. Bo tutaj się skupiacie na tym, że macie więcej niż możecie wydać, jesteście w energii pieniądza i to wam generuje pieniądze. A będąc w braku, no to brak wam dług i tak dalej, to tutaj wam to generuje jeszcze więcej dramatów. I tego nie robimy. To tylko, to jest bardzo proste. Albo jedno, albo drugie. To nie ma żadnych cudów, naprawdę. To jest bardzo proste. Albo jesteśmy w problemie, albo jesteśmy w rozwiązaniu. Czyli w tym momencie bycie w energii pieniądza, jesteśmy w rozwiązaniu. Gadanie o długu, jesteśmy cały czas w problemie. I tylko sobie to pogrążamy się w tej sytuacji. Słuchajcie, i teraz tak, pytanie. Zastanów się, jak byś się czuł dzisiaj, gdyby twój dług był już spłacony, gdyby twoja karta była spłacona, jak byś się czuł? Normalnie, spokojnie, prawda? Więc tak musisz się czuć, jakby wszystko było ok. Po prostu ty czujesz, wiesz, że to jest załatwione. I tak masz się czuć. Macie jakieś pytania? Monika Wójcik, dzień dobry, wreszcie trafiłam na live. Cieszę się bardzo, że trafiłaś na live. Jeżeli nie widziałaś wcześniejszych, to zapraszam do modułów. Kochani, bo tam jest wszystko. Dobra. Poczekam jeszcze chwileczkę. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie wam tutaj odpowiem, a jeżeli nie, no to myślę, że to będzie w takim razie wszystko. Dlatego, że tutaj powiem wam, no tak naprawdę nie ma wiele, nie można tutaj wiele więcej wytłumaczyć, bo to jest bardzo proste. Albo się na tym skupiasz, albo się na tym nie skupiasz. I to jest wszystko. I energia podąża za uwagą. Zawsze, zawsze, zawsze. I to będzie związane ze wszystkim. Zawsze jest tylko to jedno rozwiązanie. Nic więcej. Albo biznes ci idzie, albo biznes ci nie idzie. Na czym się skupiasz? Na której rzeczy? Na tej, że ci nie idzie, no to ci nie będzie szedł. Tak? Monika, widziałam wszystkie poprzednie. Okej, dobra. Słuchajcie, to w takim razie myślę, że tyle. Jeszcze chyba jedną rzecz miałam powiedzieć. Ale wyleciało mi z głowy. Dobra. Nieważne. Okej, dobra. Czyli co? Tak jak powiedziałam, wchodzicie do modułów, oglądacie wszystkie rzeczy tam. Powiedziałam o blokadach, powiedziałam tutaj o kubkach. Jutro rozpoczynamy, wszystkie osoby, które biorą udział w moim szkoleniu Bądź magnesem na klientów, które rozpoczynamy jutro. Kochani, bardzo się cieszę, że się jutro widzimy od 7 do 12 września. Myślę, że będzie mega superowo, nie mogę się doczekać. Także no naprawdę jestem zawsze bardzo podekscytowana przed wszystkimi szkoleniami, bo na takich szkoleniach wychodzimy na zupełnie inny poziom. Jest to wyższy poziom niż na grupie Pokochaj Pieniądze. Jest to specyficzne i naprawdę warto, zachęcam wszystkich. Kamila pisze, czy wdzięczność pisać w zeszycie, czy mogę to sobie mówić? Więc wszystko zależy. Ja powiem tak. Ja zaczynałam od pisania, bo jednak zeszyt ma jakąś taką moc, tak? Ja pokazywałam tutaj nie raz, mam akurat jeden przy sobie. To wam pokażę, że ja zaczynałam właśnie od pisania, tak? Ja wszystko pisałam. Ja akurat pisałam, bo mnie było wygodnie. Po prostu ja to widziałam, ja wiedziałam, że ja biorę zeszyt i ja sobie zapisuję. Uważam, że lepiej jest pisać. Ja teraz sobie mówię, bo to już są 2 lata w moim przypadku, tak? Natomiast ja spisałam kilka zeszytów. I po prostu to, że piszesz, to jest takie inne uczucie. Ja mam sobie, i na przykład ja robiłam tak, że ja piszę wszystko po angielsku, tak? Ktoś tu mówił, że czy mogę napisać na kartce i wyrzucić, bo nie chcę, żeby ktoś przeczytał.
No, ja to robiłam w języku angielskim właśnie w tym celu, ale nikt tak nie chodzi, nie szuka, nie szpera nigdzie, więc... Znaczy, ja mówię, bardzo długo mieszkałam w Anglii, więc ja po prostu wszystko robię po angielsku, moje szkolenia i tak dalej, więc mi jest wygodniej tak. I ja to piszę, i ja radzę po prostu jednak pisać to. Bo pisanie też afirmacji i wyrzucanie za chwilę do śmieci tej kartki, to nie ma sensu. Musisz mieć taki swój zeszycik, takie coś, takie bliskie sobie, gdzie ty robisz tą całą swoją pracę. I musisz po prostu poświęcić czas. Jak możesz, to nie wiem, schować sobie pod dywan, czy gdzieś ten zeszyt. Ale ja bym radziła po prostu jednak pisać, bo to wypadnie z tej głowy. A tak to otwierasz i wiesz, że wstajesz rano i czytam wieczorem i wiesz, że musisz sobie napisać jedną stronę, tak? Wieczorem, przed snem, piszesz sobie dziękuję za wszystko, co na przykład wydarzyło się dzisiejszego dnia, tak? Czyli dziękuję, że koleżanka postawiła mi kawę, dziękuję, że był taki piękny dzień, dziękuję, że jestem zdrowa, dziękuję, że zarobiłam ekstra tyle i tyle. Czyli codziennie wieczorem możesz sobie pisać, za co po prostu dziękujesz, za te wszystkie rzeczy, które wydarzyły się dnia dzisiejszego. I to spowoduje takie właśnie uczucie w tobie, tej wdzięczności, tej radości, takiego ciepła na sercu. I zaczynasz, po prostu zacznie się totalnie zmieniać twoje myślenie. Marta, Martyna, dziękuję. Wioletta, ja zaraz się pojawię na grupie szkoleniowej, bądź magnesem, to ja tam będę mówić o tym. A jak czasami mam blokadę do pisania, przede wszystkim piszesz wtedy, kiedy czujesz, że masz na to ochotę, tak? Jeżeli nie chcesz, to nie rób tego po prostu. W tym momencie. Wróć do tego wtedy, kiedy masz na to ochotę. Kamila, mam zeszyt i też piszę, ale wolałam zapytać. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, okej, jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, to ja oczywiście tutaj odpowiem jeszcze w komentarzu. Także pamiętajcie, jeżeli nie będziecie mogli znaleźć tego live'a, bo ja go tam oczywiście zaznaczę u góry, natomiast jak coś, to wpisujcie live 34 tam w lupkę, czy w search po angielsku i wyskoczy Wam ten live. Także, a myślę, że Facebook jakoś to po prostu ustawi niedługo. Także nic tutaj nie zginie. Trzymajcie się cieplutko, miłej niedzieli, pa, pa.